Nie tylko dzieci uwielbiają wesołe miasteczka. Karuzele, diabelskie młyny, zderzające się samochodziki. Jedną z największych atrakcji jest przejażdżka górską kolejką zwaną z angielska Roller coasterem. Wagoniki mkną z oszałamiającą prędkością po zakręconych torach. Często wydawałoby się wbrew sile ciążenia, by za chwilę niemal zatrzymać się na zawrotnej wysokości i znowu runąć w dół. Kilkuminutowa podróż udaje się, choć w jej trakcie kolejka nie korzysta z silnika. Jak to możliwe? Tego dowiesz się w tej lekcji. Jeśli znasz już inne nasze filmy, może pamiętasz cegłę, którą wieszaliśmy na niezbyt grubym sznurku. Taka cegła, choć się nie rusza, stanowi potencjalne zagrożenie dla każdego, kto znalazłby się pod nią. Potencjalne, bo cegła ta ma potencjał, żeby spaść. Mówimy, że cegła posiada energię potencjalną grawitacji. Jeśli sznurek się zerwie, cegła zacznie spadać i nabierać prędkości. Pamiętasz, jaka energia była związana z prędkością? Tak, to energia kinetyczna. Nasza cegła jest coraz niżej, ma więc coraz mniejszą energię potencjalną grawitacji, jednocześnie rośnie jej energia kinetyczna, bo rośnie jej prędkość. Okazuje się, że całkowita energia mechaniczna cegły, czyli w naszym przypadku suma energii potencjalnej grawitacji i energii kinetycznej, w każdym momencie lotu cegły jest taka sama. Pomijamy straty związane z oporem powietrza, bo dla cegły są one niewielkie. Gdybyśmy początkową energię potencjalną cegły porównali do szklanki z wodą, to spadanie można by porównać do przelewania wody ze szklanki z energią potencjalną do szklanki z energią kinetyczną. Ilość wody w jednej maleje, ale w drugiej rośnie dokładnie o taką samą wartość. Całkowita ilość wody nie zmienia się. Nasza cegła spadała, czyli zbliżała się do powierzchni Ziemi, zwiększając energię kinetyczną. A co by się stało, gdyby ciało się od powierzchni Ziemi oddalało? Rzucanie cegłą w górę to nie najlepszy pomysł, dlatego przeniesiemy się na boisko piłkarskie. Piłka to dużo bezpieczniejszy wybór. Przeanalizujmy, co dzieje się z energią takiej piłki po kopnięciu jej przez piłkarza pionowo w górę, podczas lotu w górę i w dół. Tu także zaniedbamy opory powietrza. W momencie, kiedy piłka znajduje się na bucie piłkarza, jest bardzo blisko Ziemi. Możemy więc przyjąć jej energię potencjalną grawitacji za równą zeru. Kiedy piłkarz kopnie piłkę, wykona na niej pracę i nada jej pewną prędkość, a tym samym energię kinetyczną. W trakcie lotu w górę na piłkę działa siła grawitacji, która powoduje, że piłka zwalnia. Jej energia kinetyczna maleje, jednak piłka znajduje się coraz dalej od powierzchni Ziemi, a więc w tym samym czasie rośnie jej energia potencjalna. Kiedy cała energia kinetyczna zmieni się w potencjalną, piłka na moment zatrzyma się. W tym punkcie jej energia kinetyczna jest równa 0, a energia potencjalna jest maksymalna. Co dalej? Piłka zaczyna spadać, i mamy tu znaną już z przykładu cegły sytuację. Energia potencjalna grawitacji zmienia się w locie w energię kinetyczną, aż do momentu, kiedy piłka znów znajdzie się na stopie piłkarza albo uderzy w ziemię. Nastąpi moment odbicia, podczas którego zajdą dalsze przemiany energii mechanicznej. Energia kinetyczna zamieni się w energię potencjalną sprężystości, o której mówimy w innym naszym filmie. Wykresy słupkowe pokazały nam, jak energia kinetyczna zmienia się w energię potencjalną grawitacji i odwrotnie. Teraz przeanalizujmy tę samą sytuację na liczbach. Zatrzymamy naszą piłkę, oczywiście wirtualnie, podczas lotu w kilku miejscach. Mierząc w nich wartości energii potencjalnej grawitacji Ep, energii kinetycznej Ek i prędkości V. Dlatego ponumerujmy te miejsca i będziemy do naszych symboli dodawać odpowiednie liczby. Zaczniemy od momentu, kiedy piłkarz, kopiąc piłkę pionowo w górę, nadaje jej prędkość początkową V1 równą 10 m na sekundę. Mówiliśmy, że nadaje jej tym samym energię kinetyczną. Energię tę obliczamy ze wzoru EK równa się mv podzielić przez 2. Czego zatem potrzebujemy do obliczeń poza prędkością? Potrzebna jest nam jeszcze masa piłki. Powiedzmy, że m równa się 44 setne kg. Po podstawieniu otrzymujemy ek 1 równa się 44 setne kg razy 10 m na sekundę do kwadratu podzielić przez 2. A to się równa 22 J. Energię potencjalną w tym miejscu przyjmujemy za równą 0. EP1 równa się 0 J. Nasz zbiornik energii kinetycznej jest więc załadowany do pełna. Kolejny przystanek zróbmy, kiedy nasza piłka osiągnie wysokość 1 metra. Wiemy, że piłka w tym miejscu na pewno ma już mniejszą prędkość niż na początku. Szczegółów jednak nie znamy. Możemy jednak wyliczyć jej energię potencjalną na tej wysokości. Energię potencjalną grawitacji obliczamy ze wzoru EP równa się MGH, a więc energia potencjalna piłki w tym punkcie wynosi. EP2 równa się 44 kg razy 10 m na sekundę kwadrat razy 1 m, a to jest równe 4,4 dziula. ,4 Oznacza to, że nasz zbiornik energii potencjalnej napełnił się już do tej wartości, a więc dokładnie tyle energii musiało ubyć ze zbiornika energii kinetycznej. EK2 równa się 22 Joule, odjąć 4,4 Joule, a to się równa 17,6 Joule. Znając energię kinetyczną, możemy obliczyć prędkość piłki w tym punkcie. Wystarczy przekształcić wzór. Pójdziemy nieco na skróty, ale jeśli takie przekształcenia sprawiają Ci problem, zajrzyj koniecznie do naszego filmu o energii kinetycznej. Piłka leci dalej, tylko jak wysoko? Zależy na ile starczy jej paliwa w zbiorniku energii kinetycznej. Wiemy, że w najwyższym punkcie lotu cała energia kinetyczna piłki zmieni się w energię potencjalną grawitacji. Oznacza to, że energia kinetyczna będzie równa 0, Ek3 równa się 0 J, a energia potencjalna będzie równa 22 J. Ep3 równa się 22 J. Znając energię potencjalną, możemy obliczyć wysokość, jaką udało się osiągnąć piłce. Aby obliczyć h, musimy wzór na energię potencjalną podzielić obustronnie przez mg. Otrzymujemy h równa się ep podzielić przez mg. W naszym przypadku wysokość ta będzie równa. H3 równa się 22 dżule podzielić przez 44 setne kg razy 10 m na sekundę kwadrat, a to jest równe 5 m. Oznacza to, że nasz piłkarz, nadając piłce prędkość początkową równą 10 m na sekundę, dostarczył jej paliwa w formie energii kinetycznej na lot na wysokość 5 m. Teraz obserwujmy lot piłki w dół. Popatrz, jak wraz z wysokością zmieniają się liczby. Podsumowując nasze dotychczasowe przykłady, możemy dojść do wniosku, że całkowita energia mechaniczna ciała jest stała. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy na ciało nie działają żadne siły poza siłą grawitacji, które mogłyby zwiększyć jego energię całkowitą. Drugim warunkiem jest zaniedbanie wszelkich oporów ruchu, przede wszystkim oporu powietrza. Jeśli spełnimy te warunki, możemy sformułować jedną z najważniejszych zasad fizyki zasadę zachowania energii mechanicznej. Jeśli na układ nie działają żadne siły zewnętrzne poza siłą grawitacji, to całkowita energia mechaniczna układu jest stała i jest sumą energii potencjalnej i energii kinetycznej. Czas na ciekawostkę. Wodospad Niagara, najsłynniejszy wodospad świata, znajduje się na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady. Woda spada w nim swobodnie z wysokości 26 metrów. W 1901 roku amerykańska nauczycielka Annie Edson Taylor stała się pierwszą osobą, która przeżyła podróż w beczce przez Niagara. Przez ponad 110 lat jej brawurowy wyczyn był inspiracją dla kilkunastu innych śmiałków. Jesteś ciekaw z jaką prędkością taka spadająca beczka uderzy w wodę u podnóża wodospadu? Obliczmy to. Znamy tylko wysokość wodospadu. A co z masą beczki? Nie mówiąc już o jej wkładzie? Zaraz się przekonasz, że wcale nie będą nam potrzebne. Wysokość H równa się 26 metrom. Beczka znajdując się na szczycie wodospadu posiada tylko energię potencjalną grawitacji. Oznaczmy ją jako EP1. Energię kinetyczną związaną z ruchem wody pomijamy, a więc możemy przyjąć, że energia kinetyczna jest w tym miejscu równa 0. EK1 równa się 0 Juli. Tuż przed uderzeniem w wodę energia potencjalna beczki jest równa 0. Bo cała zmieniła się w energię kinetyczną EK2. Możemy więc zapisać, że EP1 jest równe EK2. Podstawiając w miejsce obu energii wzory, otrzymujemy: mgh równa się mv podzielić przez 2. Pamiętaj, że w tym wzorze lewa strona odpowiada sytuacji uszczytu wodospadu. Gdzie cała energia mechaniczna jest zgromadzona w formie energii potencjalnej grawitacji, a prawa strona odpowiada sytuacji tuż przed uderzeniem w wodę. Widzimy, że masa powtarza się po obu stronach równania. Możemy więc podzielić przez nią obustronnie nasze równanie, otrzymując gH równa się V kwadrat podzielić przez 2. Znamy g, czyli przyspieszenie ziemskie i h, czyli wysokość wodospadu. Jak wyliczyć prędkość? Zamieniamy nasz wzór stronami, aby niewiadoma znajdowała się po lewej stronie. Następnie wymnażamy obustronnie przez 2, pozbywając się dwójki z mianownika. Widzisz, że prędkość do kwadratu jest równa 2gh, a więc wzór na prędkość przyjmuje postać V równa się pierwiastek z 2gh. Po podstawieniu otrzymujemy V równa się pierwiastkowi z 2 razy 10 metrów na sekundę kwadrat razy 26 metrów co w przybliżeniu daje 23 metry na sekundę czyli około 82 km na godzinę jak widzisz prędkość swobodnego spadku ciał nie zależy od ich masy co świetnie wyjaśnia doświadczenie Galileusza o którym mówimy w innym naszym filmie Wiesz już, jak zamieniać energię potencjalną w kinetyczną i odwrotnie. Na pewno poradzisz sobie więc z takim zadaniem. Z gondoli na wysokości 200 metrów wyrzucono worek z piaskiem o masie 10 kg. Jaka będzie energia kinetyczna tego worka, gdy znajdzie się on na wysokości 20 metrów nad ziemią? Oporu powietrza nie bierzemy pod uwagę. Zrób je samodzielnie, a następnie porównaj swój wynik z moim. Już? To spójrz na moje rozwiązanie. Jeśli Twój wynik zgadza się z moim, gratulacje. W tej lekcji poznaliśmy zasady zachowania energii mechanicznej, która brzmi: Jeśli na układ nie działają żadne siły zewnętrzne poza siłą grawitacji, to całkowita energia mechaniczna układu jest stała i jest sumą energii potencjalnej i energii kinetycznej. Na dzisiaj to już wszystko. Obejrzyj nasze pozostałe filmy z tej playlisty, a po więcej materiałów zajrzyj na naszą stronę pistacja.tv.